Cześć Rudy. Witam Cię. To było wspaniałe wejście, a teraz opowiedz mi, gdzie my się znajdujemy? W miejscowości Otnoga. Otnoga znajduje się w gminie Czarna Dąbrówka, w województwie pomorskim. Jezioro nazywa się też Otnoga. Cudownie. W takim razie sprzyjają nam okoliczności i ja Cię zaproszę na grilla. Okoliczności związane także z pogodą. Zobacz, jak pięknie się zrobiło. No to cóż, mam nadzieję, że jesteś głodny i zaczynamy. A jak zawsze, wędrujemy. Jak widać, pogoda nam sprzyja, jesteśmy w pięknym miejscu. Właśnie nam grill się rozpalił i zaczniemy od trzech szybkich marynat. Pierwsza będzie do karkówki klasyczna. Mamy taką piękną karkówkę. Będę po kolei mówiła, co do tego użyjemy. Tak naprawdę z kilku składników ją zrobiliśmy. Sos sojowy tutaj nam da taki aromat umami. Jest też słony. Do tego jest musztarda, która... Czyli to jest azjatyckie właściwie takie bardziej, czy nie? Bo no nie do końca, sojowy... bo sos sojowy jest tak fajnym, uniwersalnym produktem, że on podrasuje każde tak naprawdę danie. I wsadzamy nasze mięso. Jak długo to się powinno marnować? Generalnie wsadzamy zazwyczaj dobę wcześniej. Jak mam grilla, to po prostu wrzucam takie mięso do lodówki, foliuję i spokojnie sobie następnego dnia wyciągam. Jeżeli nie mam czasu, to marynuję za 2-3 godziny wcześniej, tylko nie wchowam do lodówki, po prostu w temperaturze pokojowej. Przypomnijmy jeszcze, z czego składa się marynata, bo może i ja sobie to ułożę w głowie. Sos sojowy, tak jest. Czyli ta słoność i smak umami. Do tego olej, żeby troszeczkę nam ten nośnik smaku jeszcze w tych przyprawach się roztoczył. Czosnek, tak. Klasyka, oregano, majeranek i odrobina soli, takiej gruboziarnistej. I to wszystko. W tym przypadku będzie to taki nieco azjatycki kierunek. Fajnie podrasuje nam mięso. Ja wybrałam boczek i polędwiczkę. Są to zupełnie dwa inne, że tak powiem, inne struktury. Jedna jest dosyć chudziutka, ale z dodatkiem miodu fajnie nam się zarumieni, ale też zrobi szybko, a boczek jak wytopi ten tłuszczyk i będzie taki chrupki, będzie można wykorzystać nie tylko na samym grillu, ale też na przykład następnego dnia do sałatki. Dobrze, w takim razie ja Cię poproszę o po kolei dodawanie wszystkich odmierzonych składników. Ja będę mówić, co tu mamy, a ja pokroję. Od czego zaczynamy? Od sosu sojowego. Sojowy, proszę bardzo. Cały wylewamy. Tak, cały. Ciach. To są wszystkie odmierzone porcje. Mamy to. Nie wiem, czy wiesz, czy często marynujesz w ogóle mięsa do marynaty, bo wiem, że na pewno wędzisz, ale czy stosujecie różnego rodzaju marynaty? Oczywiście specjalizują się w tym raczej moja żona i moja córka. Troszeczkę, aha, czy całą? Troszeczkę jeszcze. Tak, no, za dużo, spół, żeby nie było. Tak. Dobra, mamy połówkę. Mhm. Dobrze. Także żona i córka raczej. Sos słodki, czyli... To na pewno cały ładujemy. Tak, tak. No, ta słodkość powoduje, że fajnie przejdzie do tego mięsa, właśnie nam się przerumieni. To jest też fajna marynata. U mnie moje bratanice ją uwielbiają i nie mają problemu ze zjedzeniem. Oczywiście imbir. Imbir, ale nie tarty, tylko krojony. Taki taki w kawałkach. Cały? Myślę, że tak połowę, trzy czwarte. Po kolei mamy odrobinę miodek? Miodu, tak. Myślę, że spokojnie z taką łyżeczkę. To może łyżeczko. Chociaż tak, ta łyżeczka jest taka ambitna, ale on jest dosyć gęsty. I damy odrobinę ketchupu. Ketchup. Co? Odrobinę? Czyli tak, znowu tak. Łyżeczkę? Myślę, że łyżeczka. I dziap. Okay. Tu mamy sok z cytryny. Fajnie nam spowoduje takie przełamanie, bo jednak jak gotujemy, fajnie doprowadzi do takiego momentu, że nasze danie jest słodkie, kwaśne, lekko ostre. I tutaj ten sok z cytryny właśnie. Cały bym wolał. Tak? Nie? Dobra, jak dajemy czadu. Tak, cały. Ty jesteś odpowiedzialna. Dobrze. Ciach. Został nam jeszcze czosnek. Czosneczek, dobra. I ostatni nasz nośnik smaku, za dużo którym... No. Nie, no czosnku to można dać dużo. Tak. Dużo oleju? Nie, trochę. Się. Tak, tak, trochę. Idealnie. Dobra, to ja wrzucam naszą polędwiczkę. W ogóle polędwiczka jest też polecana dla osób, które starają się dbać o figurę to przy ja. Grillu. To ja, proszę Państwa. Bo ja dbam za przyczyną boczku bardziej. A, no tak, ale to też wieprzowina, także pewnie. Rodzina. I teraz drugi kawałek obtoczymy. Można też fajnie sobie to mięso podotykać, nie bać się, pomasować, wtedy fajnie ten smak wchłania się bardziej, tak, wchłania. I dzięki temu mamy słodko, kwaśną, azjatycką marynę. Piękne. Ach, to już pachnie.
Może na surowo spróbujemy? Chyba nie, poczekamy. Poczekajmy, poczekajmy. I tak w przyjemnym klimacie doszliśmy do trzeciej marynaty. Trzeciej tradycyjnej marynaty, ponieważ wychodzi ona ode mnie z domu od pokoleń. Tym tajemniczym składnikiem jest jogurt, który spowoduje, że to mięso nam zmięknie. Więc ja się zabieram. Proszę bardzo, a tradycji rodzinnej, nie wiem czy wiesz, ale stało się zadość, ponieważ jakieś 20 parę, a może 30 lat temu z twoim tatą grillowałem w Szklarskiej Porębie. O matko. Jest to uwidocznione na plakacie. Głównym składnikiem jest jogurt, bo jogurt fajnie... Czemu właśnie jogurt? Jogurt powoduje, że mięso nam mięknie. Mhm. Ten kwasek, który jest w jogurcie, przechodzi przez strukturę i jest naprawdę delikatna. Jest super składnikiem dla dzieciaków. Jak kiedyś robiliśmy urodziny naszej bratanicy, to ona była naprawdę hitem. Oprócz tego, że dzieci lubią kurczaka, to jeszcze ten jogurt fajnie zmiękcza. Czyli zmiękcza jogurt, miękkie mięso i tak, bo kurczak jest raczej takim... Tak, delikatnym. Ale kurczak bez tłuszczu czy bez tego nabiału jest wtedy często suchy, a ten jogurt też nam spowoduje, że on jest nadal soczysty. Wilgotność jakąś, tak? Tak, tutaj wrzuciłam pieprz młotkowany, dałam też kolendrę w ziarnach oraz sól. Bardzo fajny składnik, nie wiem czy dajesz do mięsa skórkę z cytryny. Skórkę z cytryny raczej do zup. Takich tajskich. Mamy już tu skórkę cytrynową, sok, dodamy nasze przyprawy i w zasadzie marynata już jest gotowa. Jedyne czego mi brakuje to odrobina czosnku. Ja jestem miłośniczką i dodaję. Ja czosnek także. I powącha jak to pięknie. Oła. No. Daj, ja tak mieszam. Tak mieszasz? Ja A ja mieszam. W takim razie przerzucam nasze piersi. Proszę Państwa, bardzo ważne jest połączenie właśnie tych wszystkich składników. Można nawet tak łyżeczką po ściance, żeby te wszystkie przyprawy nam się fajnie przedostały do jogurtu. A teraz i wąska proszę. Specjalizacja. Proszę bardzo, możemy trochę nawet tak, jak nie chcemy brudzić pokryć, rąk, tak. To robimy kołderkę z jogurtu. To jest kołderka. Ja tu z tej strony podusię robię. I jeszcze przykrywamy. Przykrywamy, przykrywadełko. Kurczak przygotowany? A ja Cię zapraszam na krótki spacer po mojej pięknej posiadłości. Cudownie. Ja już po spacerku zgłodniałam, nie wiem jak Ty. Wiesz, szczerze mówiąc, też. Dobrze, w takim razie zabieramy się za tą przyjemność. Ja przejdę do grilla. Proszę bardzo. A ty podasz mi. Może zacznijmy od karkówki. Tak, karkówka będzie nam się robić najdłużej. Przytrzymać. O, super. Proszę bardzo. Uwaga. I ten dźwięk. To jest najgrubszy kawałek mięsa, więc będzie pewnie się dłużej. Tak, grillowo. Myślę, że spokojnie z 20-30 minut zobaczymy, jak tu nam się nagrzało. Tak. Ale czyściutka kratka, profesjonalnie jesteśmy przygotowani. Mamy jeszcze boczek i polędwice. Dobrze, a ja się Ciebie zapytam, czy masz jakiś swój przepis albo jakiś sekretny składnik do marynowania mięsa na grilla? Szczerze mówiąc nie, dlatego podglądam i słucham, co Ty proponujesz i może się czegoś nauczę. Czyli idealnie się dogadaliśmy. Ale możemy pogadać na temat tego, co mi najbardziej smakuje z grilla. Okej, z chęcią posłucham. Smakuje mi wszystko. To nie jest skomplikowana opowieść. To powiem tak, Ciebie warto zaprosić. O tak, dziękuję. Jestem wdzięcznym podobno pacjentem, jeżeli chodzi o jedzenie, zwłaszcza grilla. No ten dobrze. Pachnie pięknie. I dajemy mu chwilkę, żeby się przyrumieniło z jednej strony. Naprawdę niedługo. Zobacz, jak pięknie nam się boczek i polędwiczka przyrumienił. A zapaszek jaki piękny. Od boczku zaczynamy. Dokładnie. Proszę bardzo. Raz, dwa i trzy. I na bagietkę. I polędwiczka. Czy to będzie twój pierwszy grill w tym sezonie? Wiesz, tak obfity pierwszy, bo uczestniczyłem w kiełbaskach, ale to nie był grill, to było ognisko, bo to było na takich dzidach z ogniska. Aha. Tu mamy część, kolejny talerz i co teraz? Jeszcze zerknę, no wyglądają pięknie. Myślisz, że kurczak czy skuter? Może przerzucimy jeszcze, o, ale zapachy. Można.
Pięknie, dobra, to przekładamy kartkę. Ona jest niezła chyba. Raz, taka dwa. Porcja, że się spokojnie podzielimy. We dwójkę? Grube kawałki, tak. We dwójkę się podzielimy. Damy radę, na pewno. I trzeci talerz. I nasz delikatny kurczaczek. Niam. I tym sposobem, tak naprawdę w krótkim czasie, mieliśmy trzy cudowne i zupełnie inne marynaty. To zasługa mistrzowskiej obsady tego grilla. To co? Pięknie pachnie. Zobaczymy, jak smakuje. Ciekawe. Ustronne miejsce.